Oglądajcie do końca. Mam coś dla was. Piotr, wujek Władek mówi, że gdzieś na internecie są zdjęcia, jak sąsiad sobie auto rozbił obok wiaduktu. Weź to mnie to pokaż. Tato, proszę cię, weź się tego w końcu naucz, bo co chwilę mi głowę zawracasz, a to jest naprawdę proste. Ale tu na spokojnie w niedzielę usiądziemy, no. Człowieku, jest niedziela. Kurwa, no dobra, pokaż. To siadaj. Patrz. Tu uruchamiasz sobie wyszukiwarkę. No. Wpisujesz to, co cię interesuje, klikasz Enter, wyskakują wyniki, przeglądasz i tyle. I to takie proste? I na przykład wpiszę... Jak oszukać wodomierz w bloku? O kurde, o tym, żebym nie pomyślał, no. Dobra, tato, i tutaj masz takie coś... Dobra, Piotr, idź już, ja już głupi nie jestem, poradzę sobie. Ładne, stare piosenki. Kurde, gitara! Piotr, chodź pokażę ci super filmik. Patrz, ale urwał. Tato, ten filmik to ma 12 lat. Ale, dobra, ale jestem hardcorem, to na pewno nie widziałeś. Patrz, kurwa. Ale wariaty. Szwagier, i ten gość mówi, Krzychu, to jest amelinium i tego nie pomalujesz. Kurwa, no nie mogę, ale jaja. Przecież wiadomo, że aluminiowego się nie pomaluje. No kurwa, szwagier nie wytrzymie. Grażynka nie uwierzy, co znalazłem. Co tam znowu znalazłeś? Ciotka Wanda założyła se Facebooka. Co my tu mamy na tych zdjęciach? O proszę bardzo, wielka mi pani. 10 zdjęć na drewnianej huśtawce se zrobiła. Wielkie mi luksusy. Po 300 wy takie huśtawki widziałem na giełdzie. Kurde, nie zesrajcie się. Tato, kiedy mnie puścisz do kompa? Nie mogę się do niego 2 tygodni dopchać. Piotr, jeszcze nie teraz. Masz tu 2 dychy i kup mnie zapas energetyków, bo mam dzisiaj bardzo ważną bitwę w czołgi. Mam cię, kurde. Tato, zaczynasz już przeginać. Kumple się ze mnie śmieją, a po drugie nie mam ochoty już chodzić po te energetyki do sklepu. Piotr, te energetyki to możesz się teraz do kibla wylać. Mam coś lepszego. Zobacz sobie, Piotr. 12 składników aktywnych, a nie 2 jak w energetykach, pobudza na 6 godzin, a nie na godzinę, a poza tym nie ma cukru, więc Grażynka nie będzie się darła, że przytyje. No i co? Iloraz inteligencji też ci podniósł? Iloraz inteligencji może nie, ale mam teraz taki refleks, że jak mi telefon wyleciał z ręki, to zanim się roztrzaskał na płytkach, zdążyłem usunąć historię przeglądania, żeby wstydu w serwisie nie było. Piotr, chodź szybko, zobacz tu, chodź. Co jest, tato? Widziałeś kiedyś memy? A nie mogę. A co to za strona? Ile tu jest filmu? Wulgarne kocice w natarciu? Ale baba i 40 rozbójników? Samanta stroicielka fletów? O kurde, ale kino. Ja nie mogę. Halo? Słuchaj, szwagier. Zaraz ci wyślę nazwę takiej strony z filmami. Co tam się dzieje, to masakra. Tylko uważaj, żebyś się nie naciął tak jak ja ostatnio. Przez 30 minut oglądałem jeden film, ale niestety żadna kobieta się nie pojawiła. Było za to 4 chłopów. Daj mi spokój. Janusz, słyszałeś ten kawał? Dawaj, Grażynka. Co robią lekarze w kuchni? Nie mam pojęcia. Leczo. Kurde, rotfl. Co? Jakie rotfl? No rotfl, no taki mocniejszy lol. W razie jakbym zgłodniał przy tym komputerze, to se położę coś na zęba. Ach, kiełbaska, proszę bardzo. Pod tę kiełbaskę deczko krzanu. Konserwę awaryjnie. Dobra, patrzę. Chlebek do tego jeszcze, bo nie jestem aż tak bogaty, żeby samą kiełbaskę wsuwać. I na deser słowiańskie salami. No, jak to mawiają, kaszanka nie wędlina, teściowa nie rodzina. A, i jeszcze najważniejsze. Żeby nerki były zdrowe, to trzeba machnąć później. Jasne, kurwa, mocne. Janusz, pomożesz mi z krzyżówką? Dobra, dawaj, Grażynka. Ma wielu ojców. Córka sąsiada. Nie mieści się. No to pisz węższe te litery, Grażynka, no. Popełniał je samuraj przy użyciu swojego miecza. To będzie ten, no... Sushi.
Mieszkaniec Ameryki Łacińskiej. To ten... Łacinos. Grażynka, banalne te krzyżówki. Piotr, weź mi przetłumacz, co mi tu napisały po angielsku. No, że jesteś pajac i że się nie nadajesz do gry. A co to za koleś? Nie wiem, ale sądząc po awatarze, gdzie ma niemiecką flagę, no to pewnie Niemiec, nie? Co? Jakiś Helmut będzie mnie obrażał na polskim serwerze? Piotr, ładuj mnie miarkę Gaminate'a. Gitara, Piotr. Mam do wyrównania dzisiaj historyczne rachunki na serwerze. Przypomnę ci, gagatku, jak to było pod Grunwaldem. O kurwa, szef dzwoni. Wiem, o czym zapomniałem. Zapomniałem iść do roboty. O kurwa, dobra, jutro coś wymyślę. Piotr, robi teraz to zdjęcie. Kurde, gitara. I teraz wysyłaj temu prywaciarzowi to zdjęcie i powiedz, że idę na L4 na miesiąc. Kurwa, no za dużo czasu tracę na schodzenie do kibelka, no. To w ciągu całego dnia to może być nawet 20 minut, no. Kurde, co by tu wymyślić? Wiem. Teraz już mnie nic nie odgoni od komputera. No, teraz to już nawet w spokoju się nie będę musiał ruszać. Janusz, w hipermarkecie jest promocja na jasne kurwa mocne za 99 groszy. O kurwa. Kiedy wzywa promocja, moim obowiązkiem jest walka. Nie no, nie da się grać na tym badziewie w porządne gry, no. Trzeba jechać do sklepu komputerowego i zakupić porządną maszynę do gier. O kurde, co tam potrzeba? Tuż w drukarce się skończył? Młody, potrzebuję dobrego komputera do gier. Chodzi panu o pasjansa? Zaraz se pożartujemy, ale najpierw potrzebuję taki sprzęt. 8-rdzeniowy procesor Intel Core i9 chłodzony cieczą, karta graficzna GeForce RTX 2080 Super MSI Hawk, 32 GB pamięci G-Skill Tridents RGB, jakiś dobry zasilacz, na przykład 850W Corsair RMX 80 Gold, tylko płytę główną, dajcie mi co najmniej Intel Z390, a nie jakieś badziewie. Oczywiście, tak. No, to mi się podoba. Kurwa, 15 tysięcy za komputer, ale teraz to będę miał grafikę lepszą niż za oknem. Skąd ja na to wezmę pieniążki, kurwa? Wiem. Piotr, odsuń mi się z tego komputera. Zakładam kanał na YouTubie. Pokażę tej gównażeri, jak się robi dobry content. Nie byłbym sobą, gdybym wam czegoś nie załatwił. Do końca sierpnia do każdego zamówienia ze strony www.gaminate.pro na hasło Janusz dostajecie shaker za złotówkę. Wiecie, że rozrzutny nie jestem i jedna porcja wychodzi tylko 3,33. A uwierzcie mi, Gaminate kopie jak zdrowa kobyła. A na koniec prawdziwa petarda. Możesz wygrać półroczny zapas Gaminate. Jeśli złożysz zamówienie do końca sierpnia i w polu uwagi wpiszesz, w czym pomoże ci Gaminate, osobiście wybiorę dwie osoby, które dostaną ode mnie półroczny zapas. Tylko nie mów nic swojemu sąsiadowi, bo jeszcze skorzysta z promocji. Niech się dalej szprycuje energetykami.